Dzień dobry Państwu. Rozpocznę punktualnie, dlatego że szanujemy sobie czas i ja szanuję bardzo to, że jednak niektórzy z Państwa zdecydowali się przyjść. Sytuacja jest zupełnie inna niż się spodziewaliśmy, w związku z czym harmonogram spotkania nie jest przygotowany na taką okoliczność, jaka jest teraz. Myślę, że żeby nie doszło do nieporozumień, rozpocznę od przypomnienia, skąd to spotkanie się wzięło, jak do niego doszło. Później przeczytam pismo, które dzisiaj zmieniło całą sytuację, które otrzymaliśmy jako radni wszyscy dzisiaj rano na skrzynki. Ja jako przygotowująca to spotkanie dostałam je parę godzin wcześniej, ale w środku nocy, w związku z czym też nie mogłam zareagować. A później spróbujemy mimo wszystko zastanowić się, czy istnieją jakiekolwiek szanse na jakiś kierunek działań wobec szpitala. I spróbujemy utrzymać pewne elementy tego planowego spotkania, które wydają się być niezbywalne. Zanim jeszcze potem przejdę do tej części takiej, powiedzmy, merytorycznej, będę prosiła Państwa, żebyście się wszyscy przedstawili, mimo że nas jest mało, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest. Zapraszam. Spotkanie jest efektem właściwie drugiego apelu radnych Rady Miejskiej Cieszyny, które zostało i za pierwszym, i za drugim razem podpisane przez wszystkich obecnych wtedy na sali radnych, na moją wiedzę. Pierwszy apel nie spotkał się w zasadzie, nie dotarły do nas żadnych informacji zwrotnych, w związku z czym postanowiliśmy jeszcze jeden apel wystosować z bardzo konkretną propozycją i to właśnie w tym drugim apelu, ja zaraz przeczytam, bo to jest dość krótki apel, pojawiła się ta data 18 listopada, godzina 16. Przeczytam krótko dla wszystkich odbiorców, zwłaszcza dla mieszkańców, którzy jakby nie mają jakby obowiązku wiedzieć, skąd to spotkanie i skąd to zamieszanie wokół tego spotkania. 20 września bieżącego roku radni Rady Miejskiej Cieszyna złożyli na ręce burmistrz miasta Cieszyna Gabrieli Staszkiewicz apel o konsultację z innymi gminami w sprawie pomocy finansowej szpitalowi. Jego treść została przekazana 23 września podczas 36 walnego zebrania członków Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej oraz za pomocą pisma z dnia 24 września burmistrzom i wójtom miast i gmin powiatu cieszyńskiego. Minął ponad miesiąc i nie mamy żadnego sygnału na temat planu wsparcia Szpitala Śląskiego przez miasta i gminy powiatu. Dlatego tym razem apelujemy o konkret utworzenie porozumienia międzygminnego w sprawie Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Szpital jest położony na terenie Cieszyna, ale jest instytucją powiatową, na której jak najlepszej kondycji powinno zależeć wszystkim miastom i gminom administracyjnie i terytorialnie z nim związanym. Cieszyńska placówka zdrowotna jest doskonałym przykładem dobra wspólnego, którego sens funkcjonowania nie może zależeć wyłącznie od decyzji zapadających na poziomie Sejmu. Nasze poczucie bezpieczeństwa jest wprost zależne od stabilności szpitala. Apelujemy o porozumienie, do którego proponujemy dojść podczas wspólnego spotkania, które właśnie teraz mieliśmy w składzie pełnym bądź prawie pełnym przeprowadzić. Dyskusja panelowa zostanie podzielona na dwie części. Pierwsza miała być o finansowych możliwościach gmin powiatu cieszyńskiego wobec Szpitala Śląskiego i druga część miała być o innych formach wspierania Szpitala Śląskiego w kontekście zmian cywilizacyjnych, czyli starzejące się miasta, zmiany klimatyczne, technologizacja, zanikające miasta. Celem jest porozumienie międzygminne w odniesieniu do Szpitala Śląskiego w Cieszynie w oparciu o solidarne, wspólnotowe i demokratyczne myślenie w nowoczesnym duchu miast rozwijających się. To był apel, który został też podpisany przez panią burmistrz, może nie podpisany, ale zadeklarowała współorganizowanie tego spotkania, w związku z czym przystąpiliśmy, ja jako przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Cieszyna, w tej roli zaczęłam przygotowania do tego spotkania. Warunki wcale nie były łatwe, dlatego że rzeczywiście czas krótki, dlatego że się budżety w tej chwili domykają, czy jest próba pozamykania budżetów, stąd jakby też próba reagowania od razu, czy możemy cokolwiek planować już w tym nadchodzącym roku. Dzisiaj rano, jak już wspomniałam, otrzymaliśmy z datą 14 listopada, ale to dzisiaj rano do nas dotarło pismo,
które było zaadresowane do pani Gabrieli Staszkiewicz, burmistrz miasta Cieszyna, dlatego że pani burmistrz podpisywała się pod tym apelem, który przed chwilą odczytałam, i też do niej zarząd, Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej odpisał w ten sposób. Szanowna pani burmistrz, w związku z pismem pani burmistrz 25 września bieżącego roku oraz apelem radnych Rady Miasta Cieszyna z 28 października bieżącego roku w sprawie pomocy finansowej dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie uprzejmie informuję, że wójtowie i burmistrzowie obecni na posiedzeniu plenarnym Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 13 bieżącego miesiąca dokonali dogłębnej analizy problemu i przyjęli wspólne stanowisko w tej sprawie. Stowarzyszenie, działając w imieniu członków gmin powiatu cieszyńskiego, bezdyskusyjnie, nie kwestionując ogromnej wagi tematu, informuje, że przedstawiciele samorządów nie widzą możliwości finansowania z budżetów gmin tego zadania. I teraz wynawia się, co jest rozumiane jako to zadanie. Umorzenie podatku od nieruchomości lub zamienne przekazanie równowartości pobranego podatku jako dotacji celowej dla szpitala za pośrednictwem powiatu cieszyńskiego, zaoferowanie mieszkań na preferencyjnych warunkach dla przyszłej kadry medycznej, rozważenie sprawy ustanowienia stypendiów fundowanych dla uczącej się w zawodach medycznych młodzieży lub stworzenie innych zachęt sprzyjających osiedlaniu się w Cieszynie lub na ziemi cieszyńskiej wykształconej kadry medycznej z kraju lub zagranicy. Przypominamy, że niedobory szpitala co do zasady powinny być finansowane ze zwiększonych środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zaś ewentualne dopłaty może co najwyżej wnosić organ tworzący. W związku z powyższym wójtowie i burmistrzowie nie będą uczestniczyć w spotkaniu organizowanym przez przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Cieszyna dnia dzisiejszego w COK Dom Narodowy w Cieszynie. To jest to pismo, które otrzymaliśmy dzisiaj rano, w związku z czym nie odwoływałam tego spotkania, dlatego że byłoby to niepoważne, ponieważ nie miałam nawet przestrzeni, żeby zareagować na to pismo. Pismo podpisane jest przez pana Bogdana Kasperka, natomiast rozumiem, że on podpisał wyłącznie jako w imieniu, natomiast to nie on prawdopodobnie ustalał, że to spotkanie, w tym spotkaniu wójtowie, burmistrzowie nie będą brać udziału. I to pismo brzmi tak, że ucinamy wszelkie dyskusje na temat możliwych innych rozwiązań. Natomiast nie wiem, nie mogę mówić teraz. Jestem też, proszę mi wybaczyć, ale jestem zdenerwowana, dlatego że wydawało mi się, że zgodziliśmy się wszyscy, przynajmniej radni Rady Miejskiej Cieszyna, podpisując ten nasz apel, że jest to bardzo ważne i że nawet jeżeli uznamy, że nie ma możliwości wsparcia finansowego, że nie ma możliwości niedyskutowania o szpitalu, dlatego że po pierwsze jest niezwykle ważnym, innym niż każdy inny zakład pracy, ponieważ nie zarabia, a dwa, jest pewnym dobrem wspólnym. W jego kondycji zależy nasze poczucie bezpieczeństwa w tym mieście i w tym powiecie. W związku z czym wydaje, teraz mówię trochę bardziej w imieniu siebie, że nie możemy odstąpić od tej dyskusji. Nie miałam szans, żeby konsultować to z Komisją Spraw Społecznych, ponieważ zrobiliśmy to kilka tygodni wcześniej. Jeśli dobrze pamiętam, to na pewno na sierpniowym posiedzeniu, ale było też jeszcze jedno posiedzenie, na którym rozmawialiśmy. Szpital wraca dość często. W związku z czym, bazując trochę na wnioskach z poprzednich, wcześniejszych w ciągu minionego roku Komisji Spraw Społecznych, wydawało mi się, że mamy zgodę co do tego, że o szpitalu należy dyskutować. Natomiast to pismo trochę, nie wiem, co możemy zrobić, bo my jako radni możemy oczywiście postulować, rozumiem, że możemy dzisiaj, zaraz się przedstawimy, kto jest, zastanowić się, jaki rodzaj listu, oświadczenia, apelu, nie wiem, do kogo też by trzeba było się zastanowić, możemy wykonać, żeby dyskusja się nie urwała. Rozumiem, że jestem tylko radną, nie znam się na szpitalu, ale czuję zobowiązanie też wobec miasta, wobec powiatu, ponieważ kto jak nie my powinniśmy wszczynać takie dyskusje. I nikt pojedynczo nie powinien podejmować decyzji, tylko rzeczywiście powinniśmy te decyzje wypracowywać wspólnie. W związku z czym jestem trochę w kropce i nie chciałabym się czuć bardzo samotnie w tym miejscu. Chciałabym, żebyśmy jednak
próbowali wspólnymi siłami pracować nad tym. Ja też się nad tym pochyliłam, mnóstwo czasu na to rzeczywiście poświęciłam, więc czuję się tym bardziej w jakiś sposób zaskoczona brak szacunku też do pewnej wykonanej pracy. Nikt do mnie jednak nie wykonał telefonu i nie powiedział, że jest taka zmiana decyzji. Ja rozumiem, że jednak wójtowie, burmistrzowie decydowali o takim obrocie spraw. Byłoby dobrze, gdybyśmy umieli też bardzo jasno swoją twarzą zaświadczyć, że o czymś w ten sposób decydujemy, bo rozumiem, że taka decyzja jest możliwa, tylko że dobrze, gdyby jednak ludzie potrafili brać odpowiedzialność za takie decyzje. W związku z czym ja, biorąc odpowiedzialność, firmuję dalej ten kierunek również swoją twarzą, żebyśmy rozmawiali, próbowali budować sojusze. Zmiany są nieodwracalne. Ja z tego powodu bardzo chciałam, żeby to spotkanie się odbyło, dlatego że nigdy dotąd na świecie, mówię teraz w takich globalnych kontekstach, nie było tak, że grozi nam jeden stary człowiek do jednego młodego. Nigdy nie było tak, że zmiany klimatyczne grożą nam brakiem świeżego powietrza. Nigdy nie było tak, że zmiany technologiczne realnie zagrażają naszemu bezpieczeństwu i zmieniają nasze codzienne życie, co bezpośrednio wpływa na nasze zdrowie. Wszystkie te trzy rzeczy, które wymieniłam, na stan psychiczny, geriatria jest coraz większą potrzebą i choroby płucne, nowotwory, to jest specyfika też tego regionu. Więc być może chociażby z tego powodu powinniśmy jednak się zastanawiać nad szpitalem jako dobrem, na którym nam wszystkim powinno zależeć i każde miasto, każda gmina powinna dać temu wyraz na sposób dla siebie możliwy. Niekoniecznie tylko finansowy. Są różne inne sposoby i nad tym mieliśmy się dzisiaj pochylać. Więc nie wiem, skąd taki obrót spraw. Może się dowiemy. Moja prośba, żebyśmy krótko, kto jest, skąd, co reprezentuje, będzie nam łatwiej ze sobą rozmawiać. Ale pan jest dziennikarzem. Ale urodzony w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. O. Dobrze, bardzo. Joanna Pawełek, Szpital Śląski w Cieszynie. Czesław Rugawko, Szpital Śląski w Cieszynie, jestem dyrektor. Adam Śmisz, Szpital Śląski w Cieszynie. Jerzy Stanieczek, Szpital Śląski w Cieszynie, jestem cały dyrektor. Stanisław Kubicy, Rada Powiatu. To się cieszymy. Będę robiła rzecz przewodnicząca Rady Miejskiej. Świetnie. Przedsiębiorstwa Szkoła Zastępca Burmistrz. Cieszę. Urząd Miejski Rady Miasta Cieszyn. Katarzyna Kościoła, Rada Miejskiej Cieszyn. Agata Ludzka, Radna Rady Miasta Cieszyna. Władysław Macura, Radny Rady Miejskiej Cieszyna. Krzysztof Golęc, Radny Rady Miejskiej Cieszyna. Krajowicz Jakowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna, urodzony w Szpitalu Cieszyna. Jak mówili w większości chyba to mówiliśmy. Czesław Bant, Radny Rady Miejskiej Cieszyna. Urodzony? Trzy dni. Proszę bardzo, Pan Cieszyński. Irena Kuter, Rady Miasta Cieszyn i pracownik szpitala. Renata Franek, Radna Rady Miejskiej Cieszyna. Dziękuję bardzo. No i dziennikarze, którzy się nie przedstawili, ci, którzy się nie przedstawiali, to ale dziennikarze. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że Cieszyn jest bardzo doreprezentowany, ale cieszę się, że jest istotna i przede wszystkim cieszę się, że jest też tam przewodniczący Rady Powiatu, bo to jest bardzo ważne. Być może jest to jedno z tych nielicznych też spotkań, zaraz każda oczywiście osobno, tylko widzę pana Stanisława. Mamy często okazję się spotykać, więc bardzo się cieszę i mam nadzieję, że być może to będzie chociaż ten jeden pozytywny efekt tego spotkania, że założymy, że się trzeba spotykać. Takie skromne, tak, nie powiedział, że jest przewodniczącym. To ja to mówię, jest przewodniczącym i wybitnym nauczycielem, który nie był. No i pani, dziękuję, że pani z Haszlawa również do nas dotarła. Bardzo się cieszę, że jednak są reprezentanci również skromni, ale jednak innych gmin. Czy jest ktoś na sali, kto jest w stanie w jakikolwiek sposób odnieść się do tego pisma, które do nas rano dotarło? Czy mogę spróbować? Tak jest. Popatrzyliśmy na
władze tego stowarzyszenia i Jerzy Pustubice na stanowisku prezesa pana Janusza Pierzynę, wójt Jasienicy, po stanowisku wiceprezesa zarządu Anny Hetman, prezydenta Jaszczenia Zdroju. Proszę powiedzieć, jakie te osoby mogą mieć związek emocjonalny z naszym szpitalem? Ja to chyba nie ma większego znaczenia, ponieważ jak rozumiem, to dotyczyło podpisać, bo te wszyscy wójtowie komisarza, tak, podpisał się. Nie, tam było napisane, że obecny na jakimś spotkaniu. Tak. Ale no, obecni chyba byli wszyscy albo większości. Wszyscy są członkami. Natomiast to jest organ wykonawczy, natomiast nie ma tam przedstawicieli rad miejskich i gmin. Ale do wszystkich rad. Którzy decydują o finansach. Są taka pochopna, jednoznaczna decyzja odcięcia się od w ogóle podjęcia tej debaty. Debaty właśnie, która nie miałaby się. Nie mówimy o jakiejś konkretnej decyzji, dajmy tyle i tyle, tylko po prostu debata. Jeżeli mogę dalej, pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja może zacytuję pewne liczby, które też coś uświadomią nam w tym kontekście, o którym mówiliśmy tutaj. Pozwoliliśmy sobie przeanalizować struktury naszych pacjentów i to tak nie z jednego roku, tylko to jest z 5 lat, czyli jest taka dobra uśredniona prawdziwa wartość. I wychodzi na to, że mieszkańcy miasta Cieszyn stanowią 36% naszych pacjentów pod względem ilości udzielonych świadczeń. 36%. I może po kolei, tak dalej, tutaj mam napisane gminy Dębowiec 4%, gminy Goleszów 9%, gminy Harzlach 8%, gminy Istebna 3% tylko. Gmina Skoczów, miasto Skoczów 11%, Strumień 5%, Ustroń 7%, Wisła 4%, Zebrzydowice 5%, Brenna 4% i Chybie 4%, razem 100%. Gdyby przywołać tutaj liczby bezwzględne, to w przypadku, to z 5 lat sprawdzaliśmy, to było dla miasta Cieszyna 325 400 świadczeń porad medycznych udzielonych dla mieszkańców. Dzieląc to przez liczbę mieszkańców, to wychodzi naprawdę, że masę, bardzo duża liczba osób to wielokrotnie korzysta, bo musi korzystać z naszej pomocy. Niech to będzie takim potwierdzeniem zasadności funkcjonowania takiego szpitala z tą liczbą oddziałów, z tą kadrą, która jest gotowa i do tej pory była gotowa tych świadczeń. O, dzień dobry. Krzesło. Pan burmistrz Skoczowa. I teraz tak, gdyby nas tylko traktować jako świadczeniodawcę, to byłby to już wystarczający pozytyw tego spotkania, ponieważ jesteśmy do tego powołani, mamy kadry, mamy zasoby, mamy niepełne, ale mamy finansowanie i tych świadczeń udzielamy. Ale teraz wracam się już do radnych cieszyńskich. Szanowni państwo, nie zapominajmy, że jesteśmy jednocześnie bardzo istotnym pracodawcą. Pracodawcą, który zatrudnia średnio ponad 400 mieszkańców miasta Cieszyn w swoich strukturach. I ci mieszkańcy, powiem lata poszczególne, w roku 2018 wnieśli ze swojego podatku PIT-4 do budżetu miasta Cieszyn kwotę 563 718 zł. To jest te 37,89% od podatku PIT. Natomiast pozostałe 10-25% poszło do powiatu, tutaj w kierunku pana przewodniczącego, i to już była kwota 338 574. W roku 2019 bieżącym, ale biorąc, przyjmując za lipiec, bo to już było po takich naszych podwyżkach, jakaś uśredniona kwota, to do końca roku to będzie dla miasta Cieszyn do budżetu w przyszłym roku wpłynie od naszych pracowników 656 424 zł, a do budżetu powiatu 451 tysięcy. Proszę mi powiedzieć, czy to nie jest kolejny wystarczający powód dbałości o przyszłość tego szpitala, jakiego wielkiego pracodawcy, bo wcale tak być nie musi. I teraz mówię z pełną odpowiedzialnością jako członek Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, że pomysły w Warszawie na dalsze funkcjonowanie naszych szpitali, no to są tragiczne. Po prostu uznają, że w szpitalach powiatowych to się nic nie dzieje.
To jest byle jaka medycyna, w związku z czym najlepiej przekształcić szpitale powiatowe w zakłady opieki długoterminowej. Takie są pomysły. Nie zgadzam się z tym. Moje 6-letnie doświadczenie pracy w tym miejscu, w tym szpitalu, a wcześniejsza jego znajomość jako ubezpieczyciel, ubezpieczałem ten szpital, mówi mi, że to jest placówka, która powinna stać, zresztą mapa potrzeb zdrowotnych nas postawiła najwyżej, jak to jest możliwe, na trzecim poziomie w sieci podstawowego zabezpieczenia szpitalnego, gdzie na terenie województwa śląskiego tylko 5 szpitali jest na tym poziomie. Te 4 są marszałkowskie, preferowane, hołubione przez Urząd Śląski, Urząd Marszałkowski. No jesteśmy my, sam na sam z problemami i z całym szacunkiem, panie przewodniczący, z powiatem jako ziemskim, gdzie żaden powiat ziemski w Polsce nie jest w stanie dopłacać do swojego szpitala. Dopłacają miasta, dopłacają urzędy marszałkowskie, dopłaca minister do swoich szpitali klinicznych i ogólnopolskich. Natomiast nie słyszałem o przypadku, żeby któryś powiat ziemski było stać na dopłacanie do bieżącej działalności. Chwała wielka za te pieniądze, które otrzymujemy jako wkład własny do inwestycji na niezbędne inwestycje, w tym ostatnią, którą robimy w tej chwili, czyli pawilon trzeci, pełna modernizacja, bo bez pieniędzy z organu tworzącego z powiatu nic byśmy nie zrobili w tym zakresie, jeszcze by ważność straciło nasze zezwolenie na budowę. Ale szanowni państwo, zrozumcie i przyjmijcie, że z tym problemem dalszego funkcjonowania w takim zakresie szpitala zostaliśmy naprawdę sami. Ja czasami się naprawdę czuję zmęczony tym kołataniem, uświadamianiem, że to nie powinno być tak, że tylko od naszej determinacji, no czasami żebrania w różnych instytucjach, wycierania różnych klamek ma zależeć, czy ten szpital będzie funkcjonował, czy będzie miał perspektywę. Zdarzyła się jeszcze rzecz bardzo niedobra, bo tak jak wiecie, reforma tworząca sieć podstawowego zabezpieczenia szpitalnego została jakby zawieszona w połowie. Pierwotnie miało być tak. Szpitale, które weszły do tej sieci, w tym my na najwyższym poziomie, mają zagwarantowane po pierwsze w części świadczeń objętych ryczałtem brak konieczności startowania w corocznych konkursach, co zawsze skutkowało uszczknięciem części tego kontraktu na rzecz jakichś podmiotów prywatnych. Jak drugie, zapewnione pewne finansowanie i pełne funkcjonowanie we wszystkich obszarach dotychczasowych, czyli weszliśmy z 23 oddziałami i jesteśmy. Te szpitale, które weszły na niższych poziomach albo nie weszły, miały ograniczone już na wstępie finansowanie, a część powinna być wygaszona, jak chodzi o finansowanie ze środków publicznych. Jeżeli ktoś jest podmiotem prywatnym, jest taki dobry i chce funkcjonować, to powinien na własny rachunek funkcjonować, a nie wisieć na garnuszku państwowym, brać publiczne pieniądze i jeszcze pobierać pod różnymi pretekstami pieniądze prywatnie od pacjentów. Natomiast zadziałały jakieś lobby i raz, że do naszej sieci podstawowego zabezpieczenia zostały tak na siłę poupychane różne szpitale, które się nie powinny znaleźć, to nie nastąpił ten drugi element reformy, czyli wygaszanie umów na finansowanie świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych dla tych różnych geszeftów. Efekt jest taki, że dla takich szpitali sieciowych jak my nie ma większych nakładów finansowych, jak również nie ma tego drugiego efektu, o którym no głośno się nie mówi, ale też był, to jest realokacja kadry medycznej. Bo jeżeli gdzieś ktoś przestanie mieć finansowane świadczenia w takim zakresie ze środków publicznych, to nie będzie potrzebował tego kadry lekarskiej, kadry pielęgniarskiej i w założeniu twórców reformy ta kadra miała się realokować do ośrodków, które, podmiotów leczniczych, które weszły do sieci. I ten etap nie nastąpi. I teraz, jakie mamy zjawiska? Sztucznego podtrzymywania różnych bytów, różnych oddziałów, w różnych szpitalikach bądź podmiotach leczniczych, które de facto nie powinny funkcjonować, bo mapa potrzeb zdrowotnych nie wskazała, że tam powinny funkcjonować, bo tam się na przykład przyjmuje 200 albo 150 porodów w ciągu roku i utrzymuje się oddział ze środków publicznych, a normą powinno być 500 albo 600, albo około 1000, tak jak my mamy.
Natomiast żaden samorząd, z całym szacunkiem dla Was, dla samorządowców, nie chce sobie pozwolić w roku wyborczym, poprzednie wybory samorządowe i te wybory, na takie podjęcie jedynej słusznej decyzji, czyli wygaszanie pewnego działu, czy likwidowanie placówek, czy łączenie tych placówek. I jeżeli to jest jakieś miasto, które ma budżet 3-4 razy większy od powiatu ziemskiego, to konsekwentnie dopłaca. Jak rozmawiam z kolegami, to wszyscy żyją na kroplówkę. Ja nie dostałem jeszcze złotówki na bieżącą działalność. Wszystkie pieniądze, które do mnie oznakowane przyszły czy z organu tworzącego, to były na konkretne inwestycje i rozliczone zostały z tej konkretnej inwestycji. Natomiast szereg szpitali funkcjonuje na tych kroplówkach. Jeżeli mówimy o szpitalach marszałkowskich, czyli na takim poziomie jak my, to ta kroplówka w skali roku wynosi chyba około 100 milionów złotych. To jest pokrywanie straty. To jest dofinansowywanie, to jest wrzucanie pieniędzy po to, żeby podkupywać kadrę z innych szpitali. W związku z czym mamy taką sytuację, że 20-30% są oferowane wyższe stawki za pracę godzinową lekarzy czy personelu medycznego średniego w sąsiednich ośrodkach, ponieważ organ tworzący daje polecenie zarządzającym placówką, nic nie zamykamy, nic nie tracimy, dopłacamy, robicie stratę, my wam dokładamy, a ja się mam w tym odnaleźć. My się mamy w tym odnaleźć, funkcjonować, utrzymać tą kadrę i jeszcze realizować wszystkie zobowiązania, w tym na przykład podatek od nieruchomości. Szanowni Państwo, nie da się tego na dłuższą metę utrzymać. Nie da się, po prostu my już nie wyrabiamy. Tu mogło być dłuższe wystąpienie Pani Dyrektor Finansowej, która już traci jakiekolwiek możliwości kolejnego prolongowania, rolowania pewnych zobowiązań, wybierania tego, kto jest najbardziej zdesperowany, że za chwileczkę poda nas do sądu, czy jakieś tam zajęcie będzie robił. Prymatem jest wynagrodzenie pracowników, leki, to co służy bezpośrednim działaniu, cała reszta, no niestety, bywa czasami przesuwana. Jak jestem dyrektorem już 6 rok, przez pierwsze 3 lata, gdzie okazało się, że duży, prostych rezerw jest na terenie szpitala, po który nikt nie sięgał, nie pochylił się, jakby nie było takiego klimatu, pozwalało nam przez te pierwsze 3 lata funkcjonować bez generowania strat. Ale też regulowaliśmy wtedy wszystkie zobowiązania, w tym wobec urzędu. Od roku 2017 czy 2016 zaczęliśmy generować tą stratę i to już jest właśnie ten etap, gdzie koszty nie wymyślone przez nas, nie generowane przez nas, tylko przez, zaczął to pan minister Zembała, który dla określonej grupy pracowników, to jest około 40% naszych pracowników, czyli pani pielęgniarka, ustalił obligatoryjny poziom wynagrodzeń. No jak dawali jakieś pieniądze, to tylko na te podwyżki. Oczywiście nie zawsze, potem do tego inne grupy dołączyły. Potem się pojawiła ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Ja zostałem już tylko takim, nie wiem jak to nazwać, jaką rolę, bo mogłem decydować o wynagrodzeniu, czy decyduję o wynagrodzeniu kilkudziesięciu pracowników. Całą resztę określają przepisy. A jeżeli to nie jest określone przepisami, to rynek, czyli tam, gdzie potrzebujemy kupić brakującą usługę lekarza specjalisty o bardzo deficytowej, ogłaszamy konkurs każdorazowo. Na ten konkurs zgłasza się lekarz, dobrze jak się zgłosi, i oferuje, za ile skąd pracować u nas. To, co potem w tego wyniku tego powstaje, i tak jest około 20-30% niżej od tego, co płacą inne szpitale. Dlaczego ci lekarze chcą jeszcze u nas pracować i pracują? Ponieważ gwarantujemy im bezpieczeństwo udzielania tych świadczeń. Czyli nie szukamy oszczędności na lekach, na sprzęcie jednorazowym. Nigdy tego nie robiliśmy i mam nadzieję, że nie będziemy musieli robić. Staramy się modernizować bardzo konsekwentnie szpital i zabezpieczyć jego przyszłość. I to sprawia, że jeżeli mają czasami lekarze do wyboru wyższą stawkę, ale w szpitalu o wątpliwej reputacji, w szpitalu, gdzie szuka się oszczędności, i nawet nie powiem, nie będę mówił, jak to potem wygląda w praktyce, to wybierają jednak pozostanie u nas bądź podjęcie pracy u nas. Nie powiem, żebym się dobrze czuł w tej roli, gdzie muszę jak ojciec założyciel szpitala, ksiądz Teodor Haase, żebrać. Był nazywany żebrakiem w białych rękawiczkach, gdzie no widać, jakoś to jest przypisane tej służbie zdrowia, że zawsze trzeba pokolędować, troszkę pochodzić,
ale doszliśmy do takiego momentu, gdzie jestem bardzo wdzięczny pani przewodniczącej za podjęcie tego tematu, za uruchomienie tej debaty, bo to jest pierwszy raz z zewnątrz ktoś upomina się o szpital. Także bardzo pani dziękuję, a państwa proszę o wyrozumiałość, do czego to tego inaczej wygląda na naszej stronie, jak chodzi o nasze nieterminowe realizowanie takich zobowiązań. Ja może dodam, że nie chciałabym być sama tu odczytywana. To nie jest tak, że to jest, że ja tylko coś, tylko że jest. Po pierwsze słuchamy też mieszkańców i pracowników szpitala, którzy też są przejęci i myślę, że część na pewno z nas właśnie, no, wszyscy w komisji na pewno spraw społecznych bardzo chcieli, żeby to spotkanie się odbyło, czy żeby w ogóle szereg spotkań się odbył poświęconych tej tematyce. Ja w ogóle tak chciałabym też do tej idei tego spotkania dołożyć, jaki był taki szerszy horyzont. Przed nami to myślę, że nie tylko kwestia zdrowia, która jest bezpośrednio związana z sytuacją na świecie, jaka jest i z kondycją tego regionu, wynikającą też ze zmian klimatycznych, ale przed nami w ogóle jest debata, która też nie może się odbyć tylko za pomocą wybranej rady czy jednej grupy, tylko powinna być międzygminna. Myślę tu o zmianach właśnie klimatycznych. Myślę tu o wszystkich innych, a przede wszystkim o problemie, który już jak widmo krąży nad ziemią cieszyńską w całości, czyli starzejące się miasto. To jest największe wyzwanie, które jest przed nami i to jest bezpośrednio też związane ze szpitalem, bo być może pewne... Czy mogę pewną dygresję zrobić? Tak. Mapa potrzeb zdrowotnych, która została swego czasu opracowana w całym kraju, pięknie pokazała właśnie te zmiany demograficzne i nasza ziemia cieszyńska tym się charakteryzuje, że wzrasta nam liczba mieszkańców i to jest super wiadomość. Tylko że jak popatrzymy, to są wszystko wzrost o mieszkańców w wieku już poprodukcyjnym. Czyli osiedlają się w naszym terenie osoby, które zakończyły swoją działalność jakby produkcyjną, już taką czynną, zawodową i na starość przenoszą się do nas, co oczywiście my będziemy musieli jako szpital w pełni zabezpieczyć te ich potrzeby. No właśnie, to już wiemy, że w 2050, no to są tak optymistyczne, bo może być tak wcześniej, na jedną osobę w wieku nieproduktywnym będzie tylko jeden w wieku produktywnym i do tego będzie zarabiać, więc no jest to wizja taka dość czarna, dlatego jednak wydawało mi się, że ta sytuacja gorąca szpitala jest dobrym pretekstem do tego, żeby w ogóle rozpocząć taką kulturę dyskusji międzygminnych. Trochę nie zgadzam się, trafiła do mnie taka opinia, że niektórzy czują, że ciągle się ich wyrywa do jakichś debat, jakichś spotkań. No te, uważam, które są na poziomie włodarzy i rad, są inne. To nie jest strata czasu, tylko to jest budowanie systematycznej polityki, która odpowiada na zapotrzebowania 20 lat do przodu, a nie tylko opowiadanie o jakimś problemie. Mam takie pytanie. Co nas czeka, jeśli utrzymalibyśmy taki kierunek, jaki został tutaj w tym piśmie zawarty, czyli że wójtowie i burmistrzowie wycofują jeszcze nie weszli, więc jakby rezygnują w ogóle z tych wszystkich propozycji, jakie gdzieś tam były na horyzoncie, czyli umorzenie podatku, kwestia rynku pracy, stypendiów i tak dalej. Co jeżeli w ogóle nic nie podejmiemy, czyli mamy taki stan, jaki mamy, co nas czeka? Czy pan jest w stanie powiedzieć, jakiś plan tutaj jest do przewidzenia? Znaczy nie tyle plan, co możliwy taki czarny scenariusz. Nie chcę państwa straszyć, ale tak, dalsze pogorszenie sytuacji finansowej szpitala, a teraz jeszcze muszę kolejną dygresję zrobić. Decyzja z kampanii wyborczej o wprowadzeniu wynagrodzenia minimalnego na poziomie 2600 zł od stycznia bieżącego roku będzie dotyczyła 259 pracowników naszego szpitala, łączny koszt roczny 1 422 000. Ale to jest dopiero początek, bo nastąpi wtedy bardzo istotne spłaszczenie wynagrodzeń i już są artykułowane wobec mnie oczekiwania, że jeżeli podniosłem podwładnemu i podwładne osiągną wynagrodzenie osoby funkcyjnej albo osoby na wyższym stanowisku niż salowa, niż jakaś rejestratorka czy pracownik gospodarczy, to tym osobom też by się należała jakaś adekwatna podwyżka i ta symulacja już wtedy mówi o 3 milionach 650 tysięcy kosztów. I wierzcie mi, że na razie żadnego przepisu nie wynika, że ktokolwiek
dołoży nam do realizacji tego, co od stycznia ustawowo obligatoryjnie muszę zrobić. Nie jesteśmy w stanie w ramach oszczędności zwolnić, nie wiem, 10-20%, bo i tak nam brakuje na każdym stanowisku personelu. Dalsze pogorszenie sytuacji finansowej szpitala to ucieczka kadry medycznej do szpitali chronionych w cudzysłowie przez bogate, zamożne organy tworzące, które będą pokrywały stratę, będą dokładały po to, żeby niczego nie ograniczać. W przypadku konieczności wymuszonego ograniczenia działalności, a to słowo nad nie chcę przejść przez usta, to okaże się, że wyłączną decyzję co do przyszłości szpitala będą podejmowały osoby w Katowice bądź w Warszawie. Czyli pozbawimy się całkowicie jakby możliwości, co chcemy, w jakim zakresie chcemy. A to będzie skutkowało drastyczną redukcją zatrudnienia i wtedy to już nawet budżet miasta Cieszyna bezpośrednio odczuje, no bo nie będzie pracy. Wiem, że mieszkańcy Cieszyna mogą bez problemu znaleźć pracę po czeskiej stronie, ale wtedy będą budżet miasta Cieszyn chyba zasilać. I w rezultacie będzie to odczuwalne pogorszenie dostępności do świadczeń medycznych dla mieszkańców przede wszystkim miasta Cieszyna, 36%, jak również mieszkańców powiatu. Część będzie musiała szukać, jak gdzie ktoś bliżej Jastrzębia mieszkał, no to gdzieś może tam znać, jeżeli bliżej Bielska-Białej może tam szukać pomocy, ale to by znaczyło dojazd, mam tu też takie wyliczenie, że gdyby to nawet tak miał funkcjonować, to dodatkowe i koszty, i czas. Zresztą no, sytuacja, którą sobie ja nie dopuszczam takiej możliwości, że cieszyński szpital o takiej renomie na trzecim poziomie referencyjności miałby się ograniczać do kilkuoddziałowego szpitala opieki długoterminowej. A wierzcie mi, że takie są pomysły w Warszawie. To jest chyba ten moment, kiedy właściwie Państwa, my sami siebie powinniśmy zapytać. Rozumiem, że jesteśmy tu bardziej zespołem radnych, więc jakby nie jesteśmy tu włączeni do tej decyzji. Czym dla nas jest szpital i czy wyobrażamy sobie ten kierunek i czy jednak czujemy, że coś z tym trzeba zrobić? Takie proste pytanie. Czy czujemy współodpowiedzialność jakąś i w związku z tym, czy chcemy w ogóle, bo może to jest jednak paru radnych myśli tylko w taki sposób, że chciałoby, żeby jednak zawalczyć w jakiś sposób razem ze szpitalem. Więc czy Państwo też, jak tu jesteście, myślę, że to jest ten moment, kiedy trzeba podjąć też taką indywidualną decyzję, w której miejscu jesteśmy. Wiem, że każdy w tej chwili gmina, miasto ma ogromny problem z budżetem. Wszyscy to wiemy. Nie było takiej sytuacji, dlatego że poza szpitalem, no to dla gmin największym chyba problemem jest edukacja, to co się z oświatą stało i podatek, tak? Więc to tworzy ogromną dziurę budżetową. Więc wszyscy mamy świadomość, że tych pieniędzy realnie nie ma. Natomiast myślę, że mimo wszystko musimy się zastanowić, bo jednak szpital stanowi o pewnej kondycji tego terenu też. Jak rozumiem, być może Skoczów, który ma 3%, tak? Nie pamiętam teraz, ale to się kształtowało Skoczów między 11 akurat. Skoczów po Cieszynie ma najwięcej, ale reszta gmin no, to jest na poziomie 3-4% pacjentów, co nie oznacza, że nie można tutaj jakiegoś kierunku przyjąć. Natomiast myślę, że to jest ten moment, kiedy Państwa bym poprosiła jednak o jakieś wypowiedzi, jak się czujecie wobec tego problemu, czy przyjąć, co my możemy tak naprawdę. Ale myślę, że jakbyśmy wspólne jakieś stanowisko, to jednak on jest mocniejszy niż tutaj. Tak, bardzo proszę. Ja nie informuję jakąś pomysł gotowy. Natomiast czy pan dyrektor dysponuje jeszcze jedną liczbę? Bo była mowa o rozkładzie świadczonych usług pomiędzy mieszkańców poszczególnych gmin. Ja być może powinienem znać tę liczbę, jaki procent mieszkańców powiatu cieszyńskiego w stosunku do wszystkich usług stanowią mieszkańcy powiatu cieszyńskiego, bo ta liczba razem dała 100, a ona moim zdaniem jednak leczą się u nas i pobierają usługi również osoby przyjezdne. Ale to jest jakby drugorzędna sprawa. Okay.
bo ona za wiele nie wniesie na pewno. Ale może być też cenną informacją. Ale może taka informacja byłaby przydatna. Tak jak pewnie nasi mieszkańcy też wyjeżdżają się leczyć i korzystają z usług pożarowych. To jest jakby inna sprawa. Natomiast ja oczywiście nie chcę odnosić się do stanowiska wójtów, burmistrzów, nie mam absolutnie żadnego tytułu. Myślę, że wiele tych kwestii, a to wynikało z wypowiedzi pana dyrektora, jest po prostu niemożliwa do rozwiązania przez samorządy na poziomie lokalnym, czyli na poziomie powiatowym. Jest taka instytucja, która się nazywa petycją. Petycje również można kierować do władz centralnych, to znaczy do Sejmu, do Senatu. A petycja to jest nic innego jak żądanie zmian. W tym wypadku chodzi o żądanie zmian obowiązujących przepisów, o których tu zresztą była mowa. No bo kwestia choćby podatku, ale to nie jest jedyna kwestia, która powinna, czy może być uregulowana na szczeblu centralnym, gdyby zwolnienie z podatku od nieruchomości było zagwarantowane ustawą, czyli byłoby to zwolnienie ustawowe, to byśmy tu pewnie dzisiaj nie dyskutowali. Co by miało się znaleźć w takiej petycji? To jest kwestia do ustalenia. Kto mógłby ją kierować? Petycję można składać w interesie własnym, w interesie publicznym. Zresztą to jest ta instytucja, która też poniekąd trafia do samorządów w sprawach może bardziej prostych. I samorządy, i gminy, i powiatowe również rozpatrują petycję. Widziałbym taki kierunek i to jest naprawdę nie jest kosztowna sprawa. Napisanie mądrej petycji, no i to wszystko, o czym mówił pan dyrektor, myślę, że jakby udział dyrekcji szpitala i pomoc w redagowaniu takiej petycji byłaby potrzebna. Przyjmuję tak. Na gorąco, panie przewodniczący, bo nie trzeba petycji zrobić, skoro Beskidzkie Centrum Onkologii w Bielsku-Białej w zeszłym roku uzyskało zwolnienie, umorzenie podatku w kwocie 240 tysięcy. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej 82 tysiące, a w roku poprzednim 247 tysięcy. To wynika z biuletynu z informacji publicznej na ściągnięcie. Takie, żeby najbliższe, w Żorach, Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach 90 tysięcy. Specjalistyczny Szpital Psychiatryczny w Bielsku-Białej 25 tysięcy, ale to jest taki mały geszeft. Państwowy Publiczny Zakład Opieki w Wodzisławiu Śląskim 182 tysiące. Zagłębiowskie w Dąbrowie Górniczej Centrum Onkologii 225 tysięcy. I uwaga, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital w Rybniku 1 068 tysięcy. W roku poprzednim 390, jeszcze poprzednim 630. Krakowski, a to już nie Kraków, daleko. Już na tych najbliższych bym poprzestał, bo mówię tą listę jakby długo czytać. Nie trzeba petycji, tylko można podejmować. To są, myślę, zwolnienia uznaniowe. Dokładnie tak. Natomiast moje myślenie poszło w innym kierunku. Pan burmistrz to pewnie nie poprawi. Jest cały szereg obiektów, których zwolnienie z podatku, na przykład szkoły, że w budynku szkolnej się nie płaci podatku, bo to reguluje ustawa. Obiekty sportowe mogę długo wymieniać, natomiast nie ma tam szpitala. Moje rozumowanie szło w tym kierunku, nie żeby corocznie w każdym mieście dokonać uznaniowego zwolnienia, tylko zmienić przepis i do listy obiektów zwolnionych ustawowo z podatku od nieruchomości, przecież to rozwiązuje problem w całym kraju. Ja wiem, że uszczuplone zostają dochody samorządów tam, gdzie się znajdują obiekty, a... Ja próbowałem tą kwestię też poruszyć, bo jako Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego mamy taką możliwość, że jesteśmy zaproszeni na posiedzenie komisji. Nie jest to dobrze widziane. Nie, tylko zostałem sam, bo oni są wszyscy zwalniani.
Po prostu jeżeli rozmawiam z kimkolwiek, ja nie mam problemu. Ja jestem swobodny, ja dostanę może. Ja zostaję sam. Wiesz, tym bardziej tak? Taką petycję trzeba skierować do siebie. Jeżeli można, petycja uważam jest słuszna, natomiast pan dyrektor był uprzejmy wymienić szpitale mieszczące się w miastach na prawach powiatu. Czyli w naszym przypadku zupełnie jest inaczej. W naszym przypadku organem prowadzącym jest powiat, a organem, który, do którego wpływa podatek i ewentualnie mógł dzwonić, jest miasto. Zupełnie inny organ. Więc tutaj widzę całkowitą rozbieżność z tym, co pan dyrektor przedstawił. Więc to są jakby dwa inne tematy. Tam w tym przypadku miasto na prawach powiatu, tutaj osobno powiat jako organ prowadzący szpitala i osobno miasto. Przewodniczący, w przypadku Wodzisławia to zwolnienie dotyczy podmiotu leczniczego, gdzie nie jest miasto organu tworzący. Tam nie ma znaczenia podległość to jest. Czy organ tworzący zwalnia. Czyli również są, prywatne. No nie tyle prywatne, co po prostu, bo na terenie miasta jest szpital powiatowy, tak u nas, więc zwalnia organ, który nie jest organem tworzącym, a zwalnia. Bo tak jak w wywiadzie powiedział pan prezydent, po prostu uważa to jako powinność swoją wsparcia placówki ochrony zdrowia na terenie swojego miasta. A jak to jest w Grzywcu albo w Pszczynie? No, Pszczyna to jest generalnie odrębny temat, natomiast Żywca tutaj nie mam w tym. Nie mam Żywca. Po prostu nie wszyscy publikują to w biuletynie informacji publicznej. Wzięliśmy po prostu to, co było dostępne. No nie mogę zapytać, ani dzwonić. Ale wierzcie mi państwo, ja spotykam się też często kolegami z całej Polski, więc na przykład na Wybrzeżu to było łódzkie i kujawsko-pomorskie. Byłem na takim szkoleniu, tam byli koledzy dyrektorzy i pytam się, jak to jest u nich. Więc różnica była tylko na tym polegała, że część umarzała podatek od nieruchomości i chwalili się tym, a część nie umarzała, chwalili się pełną ściągalnością, ale za chwileczkę ekwiwalent tej samej dawali jako dotację i drugi raz się tym faktem chwalili. I tylko taka różnica. Ja wiem, że to w tej chwili jakby tak bijemy, czy jest to taka w waszą stronę, ale proszę zważyć na ten drugi aspekt tego, jakim jesteśmy pracodawcą i ile wnosimy. To są o wiele większe kwoty, aniżeli to, o co ewentualnie byśmy prosili. Też pytanie o dane. Które z oddziałów są w największym zapotrzebowaniu w ogóle? Które są najbardziej oblegane? To jest bardzo trudne pytanie. Ja taki ranking co miesiąc na zarządzaniu kryzysowym podaję, to mogę z pamięci powiedzieć. Czyli nazwałbym tam, gdzie mamy obłożenie powyżej 100%. Mm-hmm. Bo średnio w szpitalu obłożenie wszystkich łóżek to jest na poziomie 75-77%, ale w takich oddziałach jak wewnętrzne, geriatria, płucne, zakaźne, rehabilitacja, tak z pamięci, i dermatologia mamy co miesiąc ponad 100%, czyli na dostawkach trzecie łóżko w sali, czasem czwarte, w zasadzie czwarte łóżko w sali, jedziemy po to, żeby nie odmawiać nikomu. I tu było takie właśnie też pytanie, jaka jest ta struktura, pan dyrektor Staniczek może udzielić takiej wypowiedzi. Natomiast odwołam się do tej mapy potrzeb zdrowotnych, które wykazały specyfikę Szpitala Śląskiego w Cieszynie, który ma bardzo jednorodnych leczy swoich pacjentów, czyli jest nikły ten procent imigracji naszych mieszkańców gdzie indziej, bo NFZ to wszystko widzi i w drugą stronę. Jakich pacjentów my mamy z zewnątrz? No na tych oddziałach, które są jedyne w Polsce Południowej, to jest zakaźne, dermatologia. Dość często mamy przywożonych pacjentów na OIOM, ponieważ te łóżka wolne OIOM-owe są wykazywane do koordynatora wojewódzkiego i on się nas nie pyta, czy my tego pacjenta weźmiemy, tylko z Częstochowy nam przywożą pacjenta. W tym czasie ta karetka jedzie około 4 OIOM-ów klinicznych, gdzie każdy profesor mówi, o ja mam komplet, bo jutro będę miał operację, bo coś to, a Cieszyn ma przyjąć. I to nam potem ten wskaźnik tych obcych pacjentów czasami podwyższa. Nie wiem, panie dyrektorze, czy byłbyś skłonny zacytować pewne liczby? Znaczy, żeby państwa nie zanudzać, natomiast ograniczyłbym się do roku 2018, bo sumowanie tam 5 lat to nic nie daje. Jeżeli chodzi o cały zakończony rok
rok 2018, to jeżeli chodzi o hospitalizację, to mieszkańcy powiatu cieszyńskiego stanowili 85,9%. Jeżeli chodzi o pacjentów na SOR-ze, czyli wszystkie wizyty na SOR-ze, to dla mieszkańców powiatu cieszyńskiego w roku 2018 to jest 86,9%. Jeżeli chodzi o liczbę dializ, jakie zostały wykonane w roku 2018, to mieszkańcy powiatu cieszyńskiego stanowili 97,2%. Tyle dializ było procentowo dla mieszkańców powiatu cieszyńskiego. Mam jeszcze poradnie specjalistyczne. Wszystkie poradnie specjalistyczne w Cieszynie to mieszkańcy powiatu cieszyńskiego, ilość udzielonych porad dla nich to jest 93%. Jeżeli chodzi o poradnie w Ustroniu, to 94,3%, a jeżeli chodzi o poradnie specjalistyczne w Skoczowie, to jest 96%. Ja chciałbym jeszcze przypomnieć, że nie ma pojęcia realizacji. Czy do naszego szpitala się może zgłosić każdy potrzebujący skądkolwiek, a my możemy odmówić, jeżeli mamy wolne miejsce. Znaczy mogę tak na przykładu powiedzieć, jeżeli chodzi o rok 2018, to miasto Cieszyn 5157 hospitalizacji, powiat cieszyński bez Cieszyny 14496 hospitalizacji, Polska bez powiatu cieszyńskiego 3188, kraje Unii Europejskiej bez Polski to 40 hospitalizacji i kraje, czyli świat bez krajów Unii, w tym Polski tylko 3 hospitalizacje. I to tak mniej więcej na przestrzeni, bo mamy dane od roku 2004 do, mam tutaj do września tego roku, to tak mniej więcej to się kształtuje, bo w tym roku do września Cieszyn 3775, powiat bez Cieszyna 915, Polska bez powiatu cieszyńskiego 2421, kraje Unii Europejskiej bez Polski 15 i świat bez Unii 2. Tak to było do września. Ja bym chciała w takim, jakby te liczby też mówią wszystkie, jak istotny jest i jak bardzo korzystamy. Chcę się na moment odnieść do propozycji petycji. Wydaje mi się, że to jest ważne, ale to jest tylko, to jest takie, nie chcę użyć ostrego sformułowania, działanie zastępcze, pozorne, bo ono nie jest skuteczne najczęściej. Wiemy, że wiele petycji, nawet takich naszych lokalnych w różnych sprawach, one są bardzo istotne ze względów opiniotwórczych, ze względów środowiskowych, uruchamiamy pewne siły, zaczynamy sobie coś wspólnie wyobrażać, zaczynamy się tym interesować, natomiast nie przynoszą za bardzo zmian. Nie przynoszą, zwłaszcza wiemy, że pod niektórymi petycjami zostało zebranych tyle podpisów, że właściwie od razu powinna powstawać ustawa, a tak się nie działo, w związku z czym mamy też jakby ograniczone zaufanie co do petycji. Więc jak rozumiem ten kierunek po to, żebyśmy mogli wyjść z taką debatą jeszcze szerzej, poza same sale, gdzie się ludzie zajmujący rządzeniem miastami tym, nad tym pochylają, w kierunku mieszkańców, żeby mieszkańcy też się tym zainteresowali. Tak myślę, że wróciłabym jednak do pytania, czym dla nas w ogóle jest szpital. Jednak chciałabym, żebyśmy spróbowali, jak tu jesteśmy, każdy wziął odpowiedzialność za siebie, za swoje miejsce w tej gminie, czy w ogóle jest w nas wola współpracy ze szpitalem w takim znaczeniu na razie otwartym, czyli niekoniecznie wprost finansowym, ale w ogóle jakim kierunku myślenia chociażby tego rynku pracy, chociażby stypendiów, chociażby pochyleniem się nad tym, jak w przeciągu 10 lat możemy rozwiązać pewien problem. Pewne gminy mają na tyle mały procent udziału w szpitalu, że pewno w zupełnie inny sposób mogłyby partycypować takim myśleniu, a my pewno znacznie większym jako Cieszyn. Natomiast generalne pytanie jest, czy jest w nas w ogóle wola współpracy? To jest chyba główne pytanie. Czy też chcemy, tak jak to pismo niestety, podpisać się, że odcinamy się, nie bierzemy udziału? Bo tak niestety taki jest wydźwięk tego pisma, że nie ma dyskusji.
Jakby na to nie patrzeć. Być może stały za tym pismem inne intencje, ale nikt nie wyjaśnia tych innych intencji. Jeśli ktoś jest na sali, kto wie, że mogły stać za tym inne intencje, to oczywiście proszę o wyjaśnienie. Jeżeli nie ma, niestety musimy się trzymać tego, co się da przeczytać, że wójtowie i burmistrzowie, jest tu jeden z burmistrzów, jest pan Cisko. Więc nie wiem, czy pan na przykład ma jakiś... Ja współpisałem to pismo. Współpisał pan, tak? To proszę, jeżeli pan jest w stanie nam wyjaśnić to stanowisko, dlaczego jest tak radykalne odcięcie w ogóle od dyskusji, jakby z czego to wynika, czy pan jest nam w stanie opowiedzieć trochę więcej o tym piśmie? Nie chcę się ustosunkowywać, natomiast powiem tak, to spotkanie jest dość precedensowe. Mianowicie kilku radnych czy kilkunastu radnych gminy Skoczów, gminy Cieszyn występuje w roli adwokata szpitala. Trochę dla nas to jest zaskakujące. Jak Państwo słusznie zauważyliście, wszystkie gminy mają duże problemy finansowe. Jestem przed jednym chyba z najtrudniejszych budżetów 2020 roku. I ja prawdę mówiąc przyszedłem się tutaj przysłuchać Waszej rozmowie, bo trochę jak Państwo widzicie, poza panem wiceburmistrzem Cieszyna wyłamałem się z tego, w cudzysłowie oczywiście, tego ustalenia, że macie odpowiedź i to wszystko, ponieważ dla mnie ten temat na pewno jest interesujący, jest bardzo ważny, ale chyba nie od tej strony żeśmy go zaczęli. To może dobrze, że go zaczęliśmy, ale trochę bierzemy to egoistycznie, za trochę egoistyczne wystąpienie, to znaczy tak Cieszyn traci pieniądze, więc złóżmy się. Ja teraz mówię dosadnie, proszę wybaczyć, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby, jeżeli chcemy pomagać cieszyńskiemu szpitalowi, to chyba na innych zasadach. Jest powiat, jest szpital, nikt do nas nigdy nie wystąpi. Trochę jestem zaskoczona, jakby pana wypowiedź, ale bardzo dziękuję, bo uważam, że taka szczerość jest najcenniejsza. No co stało się, tak prawdę mówiąc, wystąpienie do nas o pomoc szpitalowi. Niefinansowanie tego podatku, o którym tu była mowa? Znaczy, naszej komisji stanowisko, może tak, podzieliłabym pana wytłumaczenie tego pisma, za co jestem wdzięczna, na dwie części. Pierwszą, zgodnie z kolejnością wypowiadania zdań, która jakby daje do zrozumienia, że to w ogóle nie radni powinni występować z taką inicjatywą, czyli jest pewna ukryta hierarchizacja, kto się czym powinien zająć. To jest mój pierwszy wniosek z pana wypowiedzi, jak również on wybrzmiewa w tym piśmie, ale nie chciałam tak daleko się posuwać. Drugi wniosek jest taki, że czysto finansowa pomoc na linii szpital, pan powiedział cieszyński, no powiatowy i Cieszyn. Wydaje mi się, że daliśmy pismem też wyraz tego, że niekoniecznie chodzi tylko o pieniądze. To państwo skupili się na finansowym aspekcie, natomiast wydaje mi się, że nam najbardziej zależało na tym, żeby w ogóle rozpocząć dyskusję i żeby w końcu powiat, żeby dochodziło do rozmów. Przecież nie tylko szpital jest problemem, ale jest spalarnia w Goleszowie ogromnym problemem, która też nie jest wyłącznie lokalnym problemem, tylko chodzi o powietrze, które dotykać będzie wszystkie gminy naokoło. Jest mnóstwo innych problemów i to jest chyba tylko kwestia tego, kto chce o czym rozmawiać. Tak się złożyło, że my jako inicjatywa paru radnych, czy w większości, nie wiem, do końca w końcu, radni postanowili o tym mówić, ale gdyby w Skoczowie radni wystąpili z jakimś innym problemem, to myślę, że tak samo byśmy musieli się zmierzyć z gotowością do dyskusji. To nie powinno chyba zamykać, że to akurat Cieszyn precedensowa dyskusja. Proszę mi pomóc, proszę mnie wyprowadzać z błędu, proszę bądźmy tu wszyscy aktywni, bo spotkanie i tak przybrało zupełnie inny charakter niż miało mieć. Także będę wdzięczna też za współpracę wszystkich zebranych w tej kwestii. Wracam nieustannie do pytania, czy jest wola współpracy i na czym by ona mogła polegać, jeśli nie... Jeżeli mogę tylko jedno zdanie do tego, co pan burmistrz powiedział, to raczej nie jest pomoc Cieszynowi, tylko powiatowi cieszyńskiemu. Bo organem prowadzą coś, ale powiat cieszyński, a nie Cieszyn. Ale kolej rzeczy jest interpretowana. A jaka powinna być? Nie mnie to rozsądzać. Natomiast jest dla mnie zaskakujące, że pani
radni z, grupa radnych z Cieszyna występuje o pomoc powiatowi cieszyńskiemu. Nie. Czy o pomoc szpitalowi? Co wiecie o tym szpitalu? Macie jakąkolwiek informację, analizę, powiedzmy, bo ja nic nie wiem o szpitalu, jak jest jego sytuacja. Czy ktokolwiek nam cokolwiek przekazał na temat sytuacji finansowej, organizacyjnej, nie wiem, nieruchomości i tak dalej, cokolwiek. To znaczy, wie pan co, myśmy się zainteresowali sytuacją szpitala. Zaprosiliśmy pana dyrektora na Radę Miasta w Cieszynie, sesję. I stąd też nasze zaniepokojenie, bo tak jak mówię, ja jestem bezpośrednio w to, jak gdyby też interesuje się to, co się dzieje w cieszyńskim szpitalu, dlatego że się pojawiają sygnały od naszych mieszkańców. Mieszkańcy nas pytają, czy wiemy, co się dzieje, czy nie będą zamykane kolejne oddziały, czy nie ma takiego ryzyka, więc to też nasze zainteresowanie tą sytuacją. Ja się dziwię, że jeżeli my występujemy z jakąkolwiek inicjatywą, to jest bardzo odbierane wrogo, skupia się to na nas, że my coś chcemy ugrać. My nic tu nie chcemy ugrać. Tak naprawdę szpital jest dobrem nas wszystkich, całego powiatu. Wszyscy z powiatu, mieszkańcy powiatu korzystają z tego szpitala, jeżeli coś się z nimi dzieje. Więc w interesie nas wszystkich jest to, żebyśmy się wszyscy zainteresowali tym, co się dzieje i jaka jest sytuacja tego szpitala. On służy nam wszystkim, nie tylko mieszkańcom Cieszyna. I zastanówmy się w końcu, czy chcemy, żeby ten szpital istniał i dalej funkcjonował, jak funkcjonuje i dawał nam to, jak gdyby taką ochronę, że nie będziemy się martwić, gdzie pojedziemy z naszym dzieckiem do lekarza, czy gdzie się udamy, jak złamiemy nogę, czy wprost w innej, każdej innej rzeczy, którą potrzebujemy zrealizować i do której potrzebujemy pomocy lekarskiej. Czy też jest nam wszystko jedno, jak ta pomoc wygląda dla mnie? Nie jest to wszystko jedno. Mnie wybrali mieszkańcy Cieszyna. Określona grupa mieszkańców wybrała mnie na to stanowisko jako radną. I moim obowiązkiem jest sygnały od mieszkańców brać do siebie i z tymi sygnałami się zapoznawać i te sygnały jasno i wyraźnie przedstawiać na radach. I takie było nasze założenie. Padł temat szpitala na Komisji Spraw Społecznych. Zaczęliśmy rozmawiać, co z tym dalej robić. Spotkaliśmy się z dyrekcją szpitala. Właśnie radni Cieszyna po Komisji Spraw Społecznych i po wystąpieniu pana dyrektora na Radzie Miasta pofatygowali się do szpitala, posłuchali, z czym się boryka szpital, jakie są jego problemy i o co chodzi. Stąd też uznaliśmy, że musimy zacząć działać. Nie przyklepywać tematu, nie zamiatać pod dywan, tylko zainteresować się tym szpitalem. On służy nam wszystkim, naprawdę. I taka była nasza inicjatywa. I dlatego chcieliśmy się tutaj wszyscy spotkać, żeby wspólnie szukać rozwiązań, a nie ograniczać się, że jedno miasto, że będziemy teraz się prześcigiwać, jedni dadzą, drugi nie. Nie. Chcieliśmy, żeby wspólnie usiąść do stołu i porozmawiać. Tak jak mówię, do mnie osobiście szpital jest dobrem wspólnym i ja tak widzę szpital i tak widzę, bo ten szpital służy temu społeczeństwu i nieważne, moim zdaniem nieważne tu są hierarchie, ważniejsze jest to, co my zrobimy, co my ustalimy, co chcemy z tego spotkania wynieść. Nie przekomarzajmy się, zacznijmy rozmawiać, zacznijmy szukać pozytywnych rozwiązań, ale te rozwiązania mają służyć nam wszystkim. Bo tak jak mówię, to nie jest tylko szpital, który służy Cieszynowi. To jest szpital, który służy całemu powiatowi. Mało tego. Dziwię się, że nie ma tutaj przedstawicieli właśnie z Ustronia, z Wisły. To są miasta turystyczne, do których zjeżdża co roku mnóstwo turystów, którzy korzystają z naszego szpitala, a na pewno z SOL-u. Na pewno korzystają też tutaj z SOL-u. Korzystają. Ja mówię, że korzystają. Że nie tylko mieszkańcy Cieszyna, ale też właśnie turyści, którzy odwiedzają nasze miasta, też z tego miejsca korzystają. Nie zapominajmy o tym, że służy i mieszkańcom, przede wszystkim naszym mieszkańcom, ale też osobom, które tutaj spędzają swój czas wolny i które też zostawiają tutaj pieniądze. Dziękuję. Ja jedno pytanie. Myślę, że te rozbieżności, które się pojawiają, są chyba następstwem pomiędzy potrzebami szpitala i możliwościami. Panie dyrektorze, proszę oszacować kwotę, jaką by pan, czy szpital,
powinien otrzymać, żeby to w jakimś stopniu, w znaczącym stopniu, poprawiło finanse szpitala. I spróbujmy to zestawić z możliwościami gminy. Jak daleko są te kwoty od siebie? Pani Janina, Pawełek, dyrektor do spraw finansowych. Jaka by to miała być kwota? Czy my mówimy o milionie rocznie? O 500 tysiącach? O 5 milionach? Bo ja nie. Za 9 miesięcy bieżącego roku mieliśmy przychód o 12 milionów większy aniżeli w poprzednim roku. Był to przychód 91 milionów złotych. Zaokrąglenie. I przy tak wysokim przychodzie przy tak wysokim wzroście przychodu zwiększyła nam się mimo wszystko strata na sprzedaży świadczeń o 2 miliony 200. Per saldo za 9 miesięcy bieżącego roku szpital wypracował stratę w wysokości 3 milionów 900 tysięcy złotych. To jest tylko 9 miesięcy. Przed nami nie ma wyników za listopad, ponieważ to jest jeszcze za wcześny czas dla nas. Czyli de facto te 3 miliony 900 to jest kwota, o którą wzrastają zobowiązania wymagalne i o którą tracimy płynność finansową za 9 miesięcy. Ale do tej kwoty należy dodać poprzedni rok, bo w poprzednim roku także zakończyliśmy, już mówię o roku 2018, wtedy zakończyliśmy stratą w wysokości 4 milionów złotych. I przewidujecie Państwo kolejny rok, kolejne 4? Na to wskazują, tak. To nie jest to, że osiągamy stratę, co to oznacza? Wydajemy więcej, aniżeli zarabiamy. Ratujemy się właśnie zobowiązaniami wymagalnymi i finansujemy się tak zwanym kredytem kupieckim. Co rodzi? Odsetki od zobowiązań gospodarczych. To też nam zwiększa stratę. Natomiast to, co pan dyrektor na początku powiedział, pierwsze 3 lata szpital przynosił zysk. Tak, wypracowaliśmy zysk. To nie był duży zysk, bo to był zysk 40 tysięcy, 100 tysięcy złotych w skali roku, ale w porównaniu z latami poprzednimi, gdzie strata sięgała w najgorszym roku 8 milionów złotych, to było bardzo dobrze. I te 8 milionów my znaleźliśmy w szpitalu, uporządkowaliśmy finanse. Ta sytuacja, która nas obecnie spotyka, wynika przede wszystkim z ustaw, które są nałożone na nas. Ja z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że wszystkie kroki oszczędnościowe, jakie podjęliśmy, pilnujemy. Mamy takie przedziały, w których się po prostu pilnujemy się bardziej, aniżeli nasz plan finansowy. Wszystkie podwyżki płacy minimalnej wpłynęły właśnie na tą stratę, ponieważ ustawodawca mówi, że należy podnieść, ale nie refinansuje nam tego. Jednocześnie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej my jako szpital nie możemy być nastawieni na zysk. Szpital nie jest nastawiony na zysk. Więc to... Gdybym tak małą dygresję zrobić, rok 2018 i 2019 ustawodawca przy swojej biegunce legislacyjnej, tak bym to określił, narzucił nam dodatkowe obciążenie finansowe w kwocie 1 240 000 i powiem, co to było. Było to podniesienie minimalnych wynagrodzeń w gospodarce, było to zmiana ustawy o krwiodawstwie, która spowodowała obowiązek podwójnego znaczenia grupy krwi, ponieważ 1 na 12 milionów przypadków zdarza się pomyłka, więc ustawodawca w Polsce nadgorliwy wymyślił dwukrotnie oznaczamy grupę krwi. Dla nas dodatkowy koszt 100 tysięcy w skali roku. Podobno ustawodawca, Ministerstwo Ochrony Środowiska ustaliło, że Pampers wyprodukowany w szpitalu od pewnej daty jest odpadem medycznym, którego nie można zutylizować na odpadach komunalnych, gdzie płacimy za jakąś tam objętość, tylko trzeba go spalić po 4 zł za kilogram. Dodatkowy koszt dla nas 140 tysięcy. Kolejny ustawodawca, tu już jakieś lobby zadziałało,
orzekanie przymusu bezpośredniego, czyli przymusowego leczenia osób zatrzymanych na oddziale psychiatrycznym, bądź takich, które są na oddziale i muszą mieć ten przymus zastosowany. Do tej pory wystarczyło, jak to robił jeden lekarz, ustawodawca wprowadził dwóch lekarzy to musi robić, całodobowo, co 6 godzin, pani Irena wie, kolejne dyżury, kolejne 150 tysięcy, które płacimy. I tego razem, to jeszcze nie mam teraz przy sobie, nomen omen rok 2018 i kolejne 1 240 000 dołożone w tej rocznej twórczości. O, już otworzył mam tutaj załącznik. Czyli na to się składało tak. Sporządzenie ministra z roku 2007 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę to było 196 tysięcy koszt dodatkowy dla nas w roku 2018. Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, to jest też ta nowość, czyli pielęgniarka, salowa, lekarz, fizjoterapeuta nie może zarabiać mniej niż 404 tysiące. Czyli nie to, że my rozpasanie rozdajemy pieniądze i tu pani Rena może potwierdzić, że nie dajemy, tylko po prostu dajemy tyle, co ustawa nakazuje jako minimalną kwotę. Takie jeszcze dwa aspekty, jak to, że rośnie inflacja i podniesienie tych wynagrodzeń minimalnych daje prawo podmiotom świadczącym usługi u nas o renegocjowanie umów tam, gdzie po prostu mają dużo osób zatrudnionych i z tego tytułu wzrost na przykład usług ochrony to było 104 tysiące, żywienie szpitalne o 57 tysięcy i parę jeszcze takich innych. Więc ta działalność taka radosna trwa i to jest odpowiedź, dlaczego jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji finansowej. Natomiast do pana burmistrza miałbym tutaj też taką informację, że dlaczego tak się wydarzyło? Ponieważ ta nasza trudna sytuacja finansowa, kogo dotknęła? No w pierwszej kolejności miasto Cieszyn, któremu przestaliśmy w terminie regulować zobowiązania, więc jakby to zainteresowanie. Ja bym chciał być dobrze zrozumiany. Ja nie jestem przeciwko pomocy szpitalowi, tylko to przekracza nasze możliwości. Ja na przyszły rok mam 140 milionów dochody i 152 wydatki. Czego mam dołożyć, jak się zadłużam? I to zadłużam się, powiedzmy, miałem teraz 3 lata pozytywne, bo miałem nadwyżkę, ale w tym roku, w przyszłym roku jest bardzo ciężka sytuacja. I to, co pan mówi o tych podwyżkach, nie mówimy, wszyscy to przerabiamy, od małych gmin, począwszy poprzez burzę. I w związku z tym może przypuszczam, że niedługo starostwo któregoś dnia upomni się o transport publiczny. Nie będzie wesoło, natomiast to jest zupełnie nowy temat. Dla mnie jest zaskoczeniem tylko to, że organizatorem pierwszego spotkania na ten temat są radni. To z miasta. To nie jest źle, ale proszę zrozumieć, tak to nasze stanowisko. Mimo wszystko będzie mi ciężko zrozumieć, dlatego że kto by to, jeszcze raz zadam pytanie, kto miałby zrobić to spotkanie, żeby panowie, panie, wójciny, wójtowie, burmistrzynie, burmistrzowie przyjęli ochoczo zaproszenie i chcieli rozmawiać. Jaka różnica? Do czego jest? Dojdziemy, podyskutujemy, zdefiniujemy sobie problemy. Ja nadal nie wiem, jaka jest wielkość szpitala, ile jest niezagospodarowanych terenów, jaka jest... No to spotkanie takie miało być, gdybyście wszyscy państwo byli, a w związku z tym, że jest taki, jaki jest, jest roboczy, jest zupełnie niezrobiony ad hoc, myślę, że pan dyrektor jest przygotowany, jest w stanie udzielić wszystkich informacji, ponieważ był na to przygotowany. Myśmy się zastanawiali, jakie dane są potrzebne. Natomiast no, nie mamy warunków do tego, bo jest pan, nawet pan to wyraził, w jakiej roli pan tu jest, żeby podsłuchać i zobaczyć, jak co się dzieje. No, a nie, żeby natomiast ogólnie chciałbym zwrócić uwagę na to, że problem jest systemowy. Oczywiście, że jest systemowy. I to nie jest tak, że my tutaj dokładając 120 tysięcy naprawimy w jakiś sposób, pomożemy przy tych milionach, o których pan mówi, to jest po prostu nierealne. Nie ma szans, że możemy kupić. Złotego szczału jednego, tu załatwiamy temat. Pan niczego nie oczekuje, przepraszam bardzo, bo pan do nas nie zwracał się w ogóle. Także tutaj z całym szacunkiem przyszedłem z tego, że radni mnie poprosili z Cieszyna. Panie burmistrzu, wydawało mi się, że kondycja służby zdrowia w tym kraju jest wszystkim znana, bo tyle, ile w mediach się o tym pisze i my nie odbiegamy tutaj. Natomiast
Chciałbym usłyszeć słowo, że sobie radzimy, bo wszystkie inne szpitale wokół są na kroplówkach właśnie od swoich samorządów, z różnych źródeł, a my jeszcze do tej pory nie możemy sprawić. Moim zdaniem odbiegacie im plus, natomiast patrząc na Żywiec, na Pszczyny i tak dalej. Natomiast proszę pana, musi pan zrozumieć, jednak jestem zaskoczony, prawda? Nagle jest taki problem, że podatków nie płacicie. Nic na ten temat nie wiedziałem. Nie muszę tego śledzić po prostu. No ta debata miała to uświadomić. No tak. Chcieliśmy właśnie, żeby ten problem stał się problemem powiatowym. Nie moją winą, nie naszą winą radnych jest, że powiat nie wszczął tej dyskusji, że nie zostaliśmy zaproszeni, a tak to powinno. Ja też sobie zdaję sprawę i wcale mi nie jest dobrze w tej roli, bo czuję się jak winna, a nie powinnam się czuć jak winna, tylko powinnam się czuć jako ktoś, kto zorganizował słuszną rzecz. Natomiast powiat nie wykonał tego zadania. Nie doszło nigdy do spotkania wszystkich gmin, a powinien być powiat koorganizatorem, widząc, że jest jakiś problem. Nie ma co się teraz przerzucać, tylko dobrze, że w ogóle doszło do spotkania i teraz ważne jest, co my z tym zrobimy. Czy podejmiemy jakby wewnętrzną, jeszcze raz powtórzę, to jest też decyzja każdego z nas, że nie wyobrażamy sobie szpitala, któremu zamyka się kolejne oddziały, dlatego szpital jest ważny, albo uznajemy, że jest to nie tylko budynek, który dbamy albo nie dbamy, bo tak do tego się sprowadza jakby każda rozmowa na temat szpitala. Niech sobie radzą. Fajnie, że to nie jest nasz problem. A to jednak jest wspólnotowy problem i to nie jest tylko budynek. Tak? Mogę mieć pytanie, pewnie macie Państwo takie dane, bo ja nie wiem, ile powiat cieszyński przekazuje środków rocznie na szpital. No w tym roku to będzie kwota... To znaczy, to trzeba to zainwestować, tylko na inwestycje, ale tylko na inwestycje. Nigdy nawet złotówki nie otrzymaliśmy w roku na bieżącą działalność. W ostatnich latach to jest około 20 milionów. Ale tylko na inwestycje. Tylko na inwestycje. Ale to jest 20 milionów. Ale tylko na inwestycje. Ja oszacowałem szybko potrzeby na mieszkańca. 22 zł, mniej więcej. Gdzieś 27 wyszło, ale to... Nie, rocznie. Rocznie. To jest dla Cieszyna 1 000 000 zł. Tak. Takie są potrzeby. Dla miejscowości, która ma 36 tysięcy mieszkańców. Dlatego raczej nie realne. Do finansów. No więc to jest główny powód, że... Między, tak duża jest różnica między potrzebami a możliwościami. Bo gdyby to było nie 5 milionów, a powiedzmy milion, to niech by się było zastanawiać, czy inni nie są w stanie tak i na inny złożyć. No ale nie jest to ruletka, nie gramy w ruletkę. Przepraszam bardzo, ale jednak ja będę uparcie stawiać pytanie, czy wyobrażamy sobie powiat bez tego szpitala. A to jest, jak rozumiem, kierunek, czyli że jest to tylko ośrodek podtrzymania, czy jak ktoś tam nazwę tam powtórzę kilka razy. To nie jest takie biało-czarne pytanie. No, pytanie, jaki szpital sobie wyobrażamy? Dobrze, no to być może jaki szpital. Z jakimi oddziałami? Pan wymienił również szpitale, oddziały, które są najbardziej potrzebne, najbardziej rozwijające się. Ja jeszcze nie zadałam jednego pytania, na których oddziałach najbardziej brakuje wykwalifikowanego personelu. Gdzie jest największy problem? Byłoby prościej wymienić te, gdzie nam nie brakuje. To jest deficyt nieprawdopodobny i wtedy jesteśmy zakładnikami zdarzenia losowego, dobrej albo złej woli jednego lekarza. Jeżeli odejdzie jeden, to to się sypie jak domino, bo ci pozostali. Znaczy w ogóle nie spełniamy wtedy wymogu umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, który określa, ilu lekarzy specjalistów bądź nie musi być, żeby oddział miał kontrakt. Więc prościej byłoby powiedzieć, gdzie nie mam, a nie chcę zaproszyć, bo dziś powiem, że nie mam, a jutro mi ktoś wypowiedzenie złoży na biurku i będę już miał... Dlatego ja pytam nie bez powodu, dlatego że państwo wójtowie, burmistrzowie skwitowali jakby, że nie będą dyskutować na temat stypendiów czy mieszkań na preferencyjnych warunkach. Natomiast być może jednak to są te pytania, które trzeba sobie postawić, że jeśli brakuje personelu, to może trzeba jakiś system zachęt. I to nie jest dawanie gotówki ogromnej wprost, tylko ona jest trochę odroczona i rozłożona. Może da się wymyślić, może trzeba sobie zadać pytanie. Ja teraz być może strzelam źle,
Czy nie powinna być jednak klasa pielęgniarska w Cieszynie z powrotem jeszcze, skoro brakuje? Jakiś system wiązany wymyślić za tym, nie wiem. Albo studia wyższe, może Instytut Sztuki Czarowania. Natomiast taka była fajna inicjatywa pana Jana Kawuloka wspólnie ze szkołą, wyższą szkołą w Braciborzu. No ale okazało się, że nikt, żadna osoba z powiatu cieszyńskiego nie zgłosiła się do tych studiów. Chcieliśmy właśnie dla tych mieszkańców Cieszyna u nas uruchomić tą możliwość odbywania części praktycznej, a studia, zajęcia teoretyczne na razie w Raciborzu i no i niestety. No też wiem, że jakieś dane z powiatu było, że to jest niewielu studentów z powiatu, którzy studiują medycynę, którzy jakoś tak, że to wcale nie jest tak optymistycznie jak kiedyś. To jest wszystko system wiązany. Jeżeli młodzież nie będzie czuła, że może tu wrócić i pracować i żyć atrakcyjnie, a jesteśmy coraz mniej atrakcyjni pod tym względem życia. Szanowni Państwo, żeby tak nie popaść w zupełnie czarny nastrój, to już tak jestem bardzo zdołowany, to ktoś puka do gabinetu, no i przychodzi młody lekarz, no i pyta o pracę. I to zawsze jakoś tak, no dzisiaj była taka bardzo fajna rozmowa z Lublina, nomen omen. I możemy wskazać specjalizację. Zatrudniam również, wyciągając najpierw pomocną dłoń, dwóch lekarzy już po nostryfikacji dyplomów z Ukrainy. I to jest też taki gatunek osób, którym ja mogę wskazać bardzo, panie doktorze, potrzebuję tutaj i tu się pan będzie specjalizował, bo oni mówią, oczywiście tak. Lekarz z Polski będzie wybrzydzał, będzie wymyślał. Oni mówią tak. Czyli jest taki optymizm, bo gdyby tego nie było i tych takich bardzo fajnych zdarzeń, i wierzcie mi, że trafiają się w tym młodym pokoleniu naprawdę lekarze z powołania. Gdyby ich nie było, to nie widziałbym sensu dalszego funkcjonowania. Ale też wejdę tutaj może, bo też mam taką informację, to może Państwo mi potwierdzą, Pan Przewodniczący, że jest jakaś uchwała Rady Miejskiej o mieszkaniach, które byłyby ewentualnie do dyspozycji dla kadry medycznej w szpitalu, bo mam taki takiej uchwały nie podejmowaliśmy, natomiast jest taka uchwała, że z zasobu można... Zasobu miejskiego można wciągnąć na mieszkanie dla osoby, która jest istotna... Istotna dla miasta. Szanowni Państwo, bardzo mi przyda to, ponieważ już jest kilka osób, które mogą się uzyskać, albo utrzymać dzięki temu, że będę miał do zaproponowania mieszkania. A wierzcie mi, że czasami ten jeden przysłowiowy lekarz specjalista to jest być albo nie być oddziałem. To jest jasne. Byłabym za tym, żebyśmy poza tym, który już jakoś jest tam od jakiegoś czasu gdzieś jest, czy żebyśmy jednak jeszcze coś ustalili dzisiaj poza tym, że sobie wypominamy, kto tu powinien w jakim kierunku, więc być może to powinno być wnioskiem, jak te spotkania powinny wyglądać, bo tak jak powiedziałam, szpital nie jest jedynym problemem, który nas czeka jako międzygminna sprawa. To są zmiany klimatyczne, czy powietrze. To jest starzenie się tego terenu i tu trzeba ogromnej mądrości i współpracy. W takim razie, czy moglibyśmy przynajmniej taki wniosek postawić i postarać się o jego wdrożenie, realizację? Kto powinien wszcząć, w jakim trybie, kiedy spotkanie ciągnące problem szpitala? Ja też jeszcze raz powtórzę, ja nie jestem kompetentna w tej sprawie, nie jestem w stanie poza tym, że dzielę się swoimi umiejętnościami budowania spotkań. To jest jedyne, co tu mogłam zrobić i przekazaniem też woli części radnych, żeby jednak pracować nad tym. Ja jestem do dyspozycji, jesteśmy w każdej chwili, staniemy przed każdym gremium i opowiemy, nic nie mamy do ukrycia, opowiemy wszystko, co dotyczy aktualnej sytuacji i tych zagrożeń dotyczących szpitala. Z możliwością prezentacji, bo ci jesteśmy przygotowani do pokazania pewnej prezentacji, no ale ciężko, prawda, patrzeć tutaj na ten monitor laptop. Natomiast jeszcze raz mój apel, zdecydujmy jakby co, jaki ma być krok następny, skoro nie radni cieszyńscy, to kto i jak? Tak może. Tak. No dzisiejsze spotkanie na pewno będzie medialnie przedstawiane w mediach lokalnych i nie tylko. I myślę, że na pewno temat nie może się zakończyć. Temat będzie coraz to bardziej medialny.
Następnie to, że radni wystąpili i pani przewodnicząca wykazała duże zaangażowanie w organizację i prowadzenie tej, w jaki sposób tej sprawy, a sprawa wyszła z komisji społecznej, to nie należy, uważam, krytykować. To jest inicjatywa oddolna, społeczna, która no, zrodziła się w Cieszynie. A gdzie się miała urodzić? I wydaje mi się, ja się tu nie czuję w żaden sposób adwokatem szpitala. Ja się czuję radnym odpowiedzialnym za w jaki sposób za szpital. To tak trochę adwokatem. Jak tu szedłem na to spotkanie, to z dyrektorem na schodach się podzieliłem optymizmem, że widzę, że coś z tego się urodzi. Niestety się zawiodłem totalnie, jeżeli jak mi pani przewodnicząca dawał przeczytać to pismo. No zostałem zaskoczony totalnie negatywnie. Dziwię się, bo tu oczywiście to są, żeby wyprowadzić całkowicie szpital, to są miliony. Ale każda pomoc, choćby symboliczna, to jest krok w dobrym kierunku, a nie odcinanie się. Odcinanie się od szpitala gmin, powiatu, ja tego nie rozumiem. Ja tego w ogóle nie rozumiem. To nie chodzi o to, żeby gminy wyłożyły wspólnie 5 milionów i uratować szpital. Każda pomoc, ona może być wieloskładnikowa, ona może być różna. Tam jest wyszczególnione w jaki sposób, to na przykład te mieszkania. No nic niestety gminy się odcięły. Ja tego, no nie umiem tego zrozumieć. Wydaje mi się, że to jeszcze będziemy dyskutować na Radzie, że po nagłośnieniu tematu w mediach jeszcze raz ponowi to pismo do gminy, ale nie do, uważam, do Stowarzyszenia Samorządowego chyba nie ma sensu, ale bezpośrednio do przewodniczący rad gmin, burmistrzów i wójtów. Jeszcze raz, po nagłośnieniu tej sprawy w mediach. Może to powiedzieć jakiś skutek, może jakaś pomoc, każe tam, powiedzmy, coś się uda, coś, w jaki sposób pomóc. Może jeżeli uważam, że Rada Miasta Cieszyna, przynajmniej jej duża część, a może i większość, zrobi wszystko, żeby szpitalowi pomóc. O tym świadczą te podpisy, które myśmy tam składali i tak dalej, i tak dalej. Także myśmy jako Rada Miejska uważamy jako pojedynczy radny, że myśmy się nie powinni wyłączyć. Choćby wszystkie gminy się wyłączyły, ale my jako gmina Cieszyn nie powinniśmy się wyłączyć. A może za rok, no wiadomo, czy budżety będą lepsze, no to trudno przewidzieć. Ale w końcu może zrobimy ten wyłam jako Rada w Cieszynie. Dajmy szpitalowi pomoc, choćby niestety symbolicznie, ale pomoc. Może gminy w przyszłym roku się poczują w obowiązku też się do tego włączyć. A jeżeli się uda, może jeszcze raz ponowić to pismo, może jeszcze raz się uda zrobić spotkanie. No budżety są już prawie, że zamykane, będzie bardzo trudne. Ale to nie tylko chodzi o tą pomoc bezpośrednio, bo że też w duży sposób pośrednio szpitalowi pomagać. A mogę o coś zapytać radnych Cieszyna? Czy państwo, jaki jest państwa stosunek do sprawy umorzenia podatku szpitalowi, bo pani burmistrz jest przeciw? A rada, część radnych, którzy tutaj są? To jest decyzja wyłączna burmistrza. Nie ma to wpływu. Rozumiem. Znaczy padła taka propozycja na jednym ze spotkań, ale to była luźna propozycja, to nie było jakieś zobowiązanie, że może byśmy, nie wiem, symboliczną kwotę 2,50 od mieszkańca Cieszyna przekazali do budżetu z taką kwotę, jak gdyby o taką kwotę, ale to były nasze luźne jeszcze rozmowy, to nie było nic, co jest niewiążące, w żaden sposób nie wiąże, to były nasze dyskusje, nasze rozmowy. To też świadczy o tym, że my jako radni miasta Cieszyn nie zamiatamy pod dywan problemów szpitala, tylko staramy się szukać jakichkolwiek rozwiązań. Stąd też te dyskusje, które się pojawiły, a że one się pojawiły u nas w mieście Cieszynie, to jest po prostu z tego tytułu, że no jak gdyby usłyszeliśmy tą sytuację, jakąś sytuację o tym, że szpital boryka się z zapłaceniem podatku należnego miasta. I stąd też nasze jak gdyby podjęte te działania w tym kierunku. Pan wiem, że pan Sitko się jeszcze głosił wcześniej. Panie burmistrzu, bo pan się głosił. Tak, chciałem uspokoić pana Mazurę, żeby nie rozumiał tego naszego zdania rozumnego jako ostatecznego. I
definitywnie dystansującego się od problemu. Jednak proszę to zdanie traktować jako pewien początek dyskusji, bo na pewno ona będzie. I proszę pana, proszę zrozumieć, że wszystkie gminy stoją w określonych bardzo dużych problemach finansowych i w tym momencie wystąpienie w imieniu szpitala gminy Cieszyn z pierwszym zdaniem pod tytułem pomocy finansowej rodzi od razu określone skojarzenie. Na pewno te spotkania są ważne i one powinny mieć miejsce, ale powinny być poprzedzone, ja teraz tutaj rozmawiałem z panią Kasią na temat, jest taki dokument tworzony w spółkach prawa handlowego, kiedy spółka ma być albo prywatyzowana, albo restrukturyzowana i nazywa się na I. Pewnie do tego dojdziecie, przepraszam za moją sklerozę. I od tego dokumentu, powiedzmy takiej inwentaryzacji stanu istniejącego, opisania całej sytuacji, łącznie z finansową sytuacją, łącznie z opisem majątku, czynnika ludzkiego, że się tak szybko wyrażę i tak dalej. I jeżeli nie rozpoczniemy od takiej tej inwentaryzacji i nie będziemy mieli na ten temat wiedzy, no to możemy tu rzucać jakieś cyfry wyimaginowane, paręnaście tysięcy, paręset tysięcy i tak dalej, ale to jest bez sensu, bo to niczego nie załatwi i najprawdopodobniej na podstawie takich jakichś tam rzuconych cyfr nikt nie podejmie decyzji, żeby przekazywać środki. My musimy zawierać konkretne porozumienia, stoi nad nami Regionalna Izba Obrachunkowa i te pieniądze, które będziemy przekazywać, jeżeli będziemy, to muszą być robione na podstawie bardzo szczegółowych porozumień. I to tyle w mojej strony. Teraz oddam głos, ale chcę od razu odpowiedzieć na to, że mimo wszystko pismo brzmi bardzo radykalnie, nie zwiastuje żadnych kierunków kolejnych spotkań, natomiast teraz pan trochę inaczej to komentuje. Chcę powiedzieć, że to spotkanie, które dzisiaj się miało odbyć, właśnie temu miało służyć, rozpoczęciu inwentaryzacji, diagnostyki i tak naprawdę chodziło o to, żebyście przejęli całą sytuację, bo ja ani zdrowia... Nie będzie bardzo trudno was przekonać, już pani... Ale dlaczego pan stawia siebie, przepraszam, ale trochę zaczynam się denerwować, pan występuje w roli kogoś, kto jest kimś wyżej, ktoś obok, a my wszyscy jesteśmy kimś niżej, kto nie powinien się plątać po władzy. Tak chyba nie jest, to jest kwestia... Nie wiem, jak pani to rozumie, jak pan mówi, ja akurat sobie radzę z interpretacją. Dobrze, rozumiem, że mamy pomiędzy głosami, pojawia się inicjatywa kolejnego spotkania, myślę, że tym dzisiaj też będziemy kończyć, ale Krystian jeszcze Kukuczka. Ja chciałem tylko tak powiedzieć, jak to wszystko słucham, mieliśmy kilka spotkań z dyrekcją szpitala, no, że to jest błąd jakiś systemowy, tutaj pani mówi, że co chwilę są ustawy, które coraz bardziej tak naprawdę prowadzą do zaburzenia szpitala cieszyńskiego, czy szpitala cieszyńskiego. Wszystkich szpitali. No właśnie, tak sobie myślę, no mamy przecież naszymi przedstawicielami, którzy no, tworzą to prawo nadrzędne, no to są posłowie, też senatorowie, których też mamy tutaj z ziemi cieszyńskiej, więc ja bym proponował, jeżeli będzie jakieś spotkanie, które będzie rozpoczynać właśnie tak naprawdę tutaj rozmowę na temat kondycji szpitala, bo my jako gminy tak naprawdę możemy tylko jakoś tam, jak to pan nazwał, pokuszę, tak, jakoś tam wspomóc, no ale potem mamy tych przedstawicieli, posłów, ich zaprosić tutaj, mamy senatora Cieszyna. Ja myślę, że to jest ważne, tak, i przekazać im właśnie problemy naszego cieszyńskiego szpitala. Tak, tylko przypomnienie i zaznaczenie. Ja to może tak skomentuję, że odpowiednio podano w odpowiednim czasie kroków, jest w stanie uratować pacjenta. Natomiast jak chodzi o tych polityków, to miałem tą przyjemność i zostanie przy tym sobie przyjemność kilkakrotnie bywać w Sejmie na spotkaniu Komisji Zdrowia, nawet zabierać głos. Jak również była taka w poprzedniej kadencji grupa parlamentarna do spraw szpitali powiatowych, tam poprzez posła Gawrona prowadzona.
I proszę mi wierzyć, że rozmowa z politykami na tematy oczywiste potrafi zniechęcić największego optymisty. Bo już nie wiem, jakich argumentów trzeba używać, jeżeli dajemy już liczby, dajemy konkrety, a tam przy kolejnym spotkaniu na ten sam temat, tak jakbyśmy zaczynali od nowa. Dlatego po prostu mówię Państwu, jeżeli my sobie nie pomożemy tutaj, proszę nie liczyć na Warszawę i proszę też nie liczyć specjalnie na Katowice. Jeśli już to w tak odroczonym czasie, że zdążymy pacjentami... Czy ja bym powiedział, to my tutaj jako gminy róbmy swoje, dyskutujmy i zobaczymy, co się narodzi, ale wydaje mi się za zasadne, żeby uczestniczyli w tym politycy posłowie, senatorowie z naszego regionu. Chciałabym zakończyć jednak, bo myślę, że powoli zmierzamy do końca. Nie słyszałam jeszcze głosu ani pani Sternej, ani pani Strażlaka, więc chciałabym zapytać, czy pani chcą coś dodać albo skomentować, powiedzieć, czy cokolwiek. To znaczy ja, jeżeli będzie miała odnieść, po prostu dla mnie to jest też bardzo szokująca sprawa, dlatego że Narodowy Fundusz ma jednak powinien gdzieś tam zapewniać, państwo powinno nam zapewniać tą ochronę zdrowia. Tak samo jak już wcześniej pani mówiła, ale jakim kosztem. Tak samo jak już wcześniej pani mówiła też o szkolnictwie, gdzie właśnie gminy dopłacają ogromne pieniądze do szkolnictwa. My mieszkamy w takim terenie, w jakim mieszkamy. My byśmy musieli zamknąć dwójki, żeby po prostu było lepiej. A nie możemy tego zrobić, dlatego że nie wyobrażam sobie czegoś takiego, gdzie mamy jeszcze taką zabudowę w miejscach takich, że po prostu to nie jesteśmy nawet w stanie o takich rzeczach myśleć, więc my musimy tak wyjść wspierać mimo wszystko. No i naprawdę jest ciężko. Każda chyba gmina faktycznie ma zrobiło. Jeszcze zima idzie. U nas niestety na pewno nie będzie łagodna, jak to co roku bywa. A na pewno byśmy chcieli, żebyśmy i nawet dojazd mieli do tego szpitala i żebyśmy mieli tam dostępność, żeby były miejsca i żeby byli lekarze. Bo z tego co wiem sama, to wiem akurat jak to wygląda, że są wszędzie braki w szpitalu, prawie na każdym oddziale, także to nie jest takie proste, ale tu ja myślę, że chyba faktycznie byłaby, tak jak pan mówił, bardzo dobra taka sytuacja, żeby się spotkali i ci ze szczebla niższego i wyższego, i senator, i jakiś tam poseł, i faktycznie no nie przedstawią, skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest źle? Przepraszam, dlaczego pani zdecydowała się przyjechać mimo tego pisma? Po prostu stwierdziłam, że chciałam po prostu zobaczyć, co się będzie działo, kto tu będzie, znaczy nie, że kto tu będzie, kto nie chodzi o przyszłość, tylko że po prostu o co chodzi dokładnie, no bo jako, właściwie to byśmy mieli tylko przedstawiali, też to była na razie taka sytuacja, że była tam uchwała do podjęcia, no ale nie było to rozszerzone. Też praktycznie nie wiedzieliśmy za bardzo, o co chodzi. Skoro pani Wójt była akurat nasza na spotkaniu, więc nie wiem, z nią nie rozmawiałam na ten temat, no ale skoro pan się zaproszenia podjęli, ale ja po prostu przyjechałam jako przedstawiciel i myślę, że nie będę tego żałowała na pewno. Dziękuję bardzo. Jeszcze pani, może gdyby pani jakoś skomentowała, bo odniosła się do problemu. Ja nie mam upoważnienia do wypowiadania się na tym wodzie. Ale chcę, może tak, czy jesteśmy w stanie uformować jakiś wniosek co do tego spotkania, które miałoby być w następnej kolejności? Kto miałby się zająć organizacją takiego spotkania? Bo rozumiem, że nie my jako radni, nie ja jako radna. Też chyba nie chciałabym już, zwłaszcza, że jest hierarchia jednak, więc wolałabym uniknąć takich sytuacji, które tylko z powodu hierarchii uniemożliwiają skuteczność jakiegoś spotkania, bo to nie jest... Nie, ja się cieszę, że to spotkanie dzisiaj ma miejsce. Pani włożyła kij w mrowisko. Teraz może mrówki powinny się zastanowić, co powinien zrobić następne spotkanie. Mimo wszystko wolałabym, żeby organizacja była, gwarantowała rzeczywiście obecność i też skuteczność. Pani dyrektor. Jeżeli mogę coś zaproponować, to ja jestem zawsze otwarty na spotkanie na terenie szpitala, ponieważ to jakby szalenie ułatwia mówienie o czymś, co się widzi. Jeszcze można zrobić krótką wycieczkę. Jesteśmy w stanie odpowiedzieć na każde pytanie najtrudniejsze, pani burmistrzu, dotyczące sytuacji, jak to się kształtowało.
jesteśmy w stanie też się pochwalić tym, co zrobiliśmy dobrego, bo tu już nie mówiłem o tym, ale bardzo dobrze nam wychodzi pozyskiwanie środków zewnętrznych z różnych źródeł na inwestycje i te efekty widać. Ja panu wierzę, ale proszę zrozumieć jedną rzecz. Pan ma problemy. My też mamy problemy. Proszę nas przekonać, że pan ma większe. Panie Burmistrzu, powiem inaczej. Nie chciałbym, dzięki temu spotkaniu nikt nie powie w przyszłości, dlaczego nam nie powiedział. Jakbyśmy wiedzieli, to coś byśmy podziałali. Jak się coś złego odpukać wydarzy, w sensie jakichś totalnych zmian organizacyjnych, a my się poddamy jako zarządzające, że już nie dajemy rady, to nie chciałbym usłyszeć, nie mówiliście. Mówimy. Dzisiaj o tym mówimy. Ja dodam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Są takie obszary, są takie problemy, o których nie można w pojedynkę mówić. Znaczy, pracujmy sobie kulturę mówienia międzygminnego. Odróżnijmy się od wszystkich poprzednich władz tym, że będziemy mówić jakimś spójnym głosem. Mamy tutaj pana przewodniczącego. Apeluję, proszę o bycie trochę takim przekaźnikiem w Radzie Powiatu, że potrzebujemy siebie nawzajem, że potrzebujemy ze sobą rozmawiać. Nie rozwiążemy tego problemu żadnym pojedynczym miastem. I jeszcze raz powtórzę, problemy, jak tu pan dziennikarz mi podpowiedział, będą coraz większe i coraz więcej ich będzie o coraz większej problematyce. Im szybciej się nauczymy ze sobą rozmawiać, spotykać, być może to jest kwestia wymyślenia jakiegoś sposobu, tym będzie lepiej. Okazuje się, że radni w powiecie nam nie wystarczają, skoro są takie problemy, że musimy jeszcze przy okazji niektórych problemów ze sobą się spotykać. I to jest wartość dodana, a nie ułomność. Proponuję tak. Czy zgadzają się państwo, żeby zaproponować kolejne spotkanie rzeczywiście na terenie szpitala? To jest pierwsze pytanie. Drugie. Poprosiłbym, a nie pytanie, tylko prośba. Wydaje mi się, ze względu na ten mimo wszystko dla mnie trudny, ale bezcenny głos pana burmistrza Skoczowa, byłoby dobrze wysłać pewne skrypty dotyczące sytuacji szpitala wcześniej do wszystkich gmin, żeby nie 2 godziny poświęcać na zapoznawanie się, tylko przyjechać z gotowymi pytaniami. I teraz przechodząc do struktury. Kto ma zapraszać? Tu proszę pana Sitko jednak o pomoc. Na czyje zaproszenie pani z Spody przyjechać? Proszę o podpowiedź. Taka organizacja, o której pani mówi, istnieje, nazywa się stowarzyszenie. Okay. Szefem tego stowarzyszenia jest pan Kasper. Starosta. A, starosta. Starosta. Proszę go zapytać i dalej rozmawiać z pozostałymi wójtami, bo ja mogę mówić za siebie, natomiast ja, jak mówię, chciałem się dzisiaj przysłuchać temu początkowi. I przepraszam, jeżeli ktoś mnie źle zrozumiał w jakiejś kwestii, ale nie miałem niczego złego na myśli. Ja mam w tej chwili Komisję Infrastruktury, na której nie jestem. Wybrałem dzisiejsze spotkanie. Ta komisja jest bardzo ważna, ponieważ od niej w dużej mierze będzie zależało to, co będziemy robić w przyszłym roku, a nie jest dużo, i to tak delikatnie mówiąc. Tym bardziej doceniam i mimo, że nie jest emocjonalnie zawsze gładko, to uważam, że to jest bezcenne wszystko, co pan wniósł dzisiaj do spotkania. W takim razie zostajemy, czyli organizatorem chcemy uczynić pana starostę, poprosić go, czy państwo się zgodzą, żeby w imieniu tego spotkania zaapelowała o zorganizowanie przez starostę takiego spotkania. Czy ktoś jest przeciw, będzie mi łatwiej zapytać. Zagłosujcie. Możemy zagłosować. Kto jest za tym, żeby... Nie, ale nie ma takiej formy głosowania na takim spotkaniu. Nie. Czy w takim razie, czy jakby jest takie przyzwolenie, żebym... Jest. Jeszcze jedno myślę powiem. Jeśli mogę jeszcze jedno, bym chciał wtrącić to, co do tej pory padło. Myślę, że na tym etapie jesteśmy świeżo po wyborach naszych posłów i senatorów. I myślę, że to jest najwyższy czas, żeby potem nie powiedzieli to, co powiedział pan dyrektor. A myśmy nie wiedzieli, dlaczego nam nikt nie powiedział. Więc to będzie kolejny zaproszony ktoś do... Gdyby to było przed wyborami, to by bardziej to by było. To by były tylko obietnice. Już tak powiedzieć, ale myślę, że warto pomyśleć o tym naszym panu senatorze i będę wdzięczna, bo myślę, że można to rozwiązać tak, że państwo zostawią mi kontakty teraz na kartce i ja propozycję tego wniosku do pana starosty państwu prześlę do przeczytania, czy się zgadzacie na ten wniosek. Czy możemy tak zrobić? Jeżeli tak... A w jakim gremium? W jakim składzie by
starosta miał zapraszać. Ja rozumiem, że wójt... Jemu byśmy zlecili organizację. Przewodniczący rady. On musiałby wybrać. I przewodniczący rad przede wszystkim. My możemy zaproponować w tym wniosku, że proponujemy, żeby obecni byli. I tutaj poproszę Państwa, ja wyślę taką podstawę, a Państwo niech odsyłają wszelkie uwagi, aż uformujemy wniosek, co do pod którym się jesteśmy w stanie podpisać. Dobrze? Pan jeszcze chciał zabrać głos. Ja tylko prośba, tak, żeby na przyszłość unikać słowa widmo. A, okej, okay, dobrze. Okej, okay, no to zabrzmiało tak groźnie. No groźnie, ale jest dobrze. Dobrze. Czasami trzeba mocnych słów. Że krąży jak widmo nad, no, a to się bierze oczywiście... Seniorzy krążą jak widmo za 20 lat. A, ja już też prawie jestem na A to jestem jak widmo nad Europą, znany tekst Milana Kundery, który uformował pewne fundamenty bardzo ważne. Więc widma się nie bójmy. To piękne słowo. Dziękuję bardzo w takim razie wszystkim, ale proszę przed wyjściem wyłożyć kartkę, bardzo proszę, albo poślę jeszcze o wpisanie.